Czołem modelarki i modelarze. Plany modelarskie na rok 2024. I w pierwszej kolejności modele, które będą zrobione, to będą te dwa ciągniki z Tamiya 1.35. One były dawno temu zaczęte. Tak naprawdę teraz musiałem dokończyć tutaj kapsle tutaj i tutaj, bo te oryginalne mi się nie podobały. To jest część oryginalna i część z hipsu. Tam były takie brzydkie szczeliny, mi się to tak nie podobało, no nie, że po prostu nie mogłem tego tak zostawić. Tutaj są inne kapsle, to są od jakiegoś zwiezdy, nie wiem, Zisa, Isu, nie, z jakiegoś Isu albo czegoś tam, czy Su albo Isu, nie wiem. Nie jest to tak jak powinno być, ale lepsze niż jak oryginał, mi się przynajmniej wydaje. Tu będzie wersja zimowa, zacząłem robić taki już stelaż pod fartuchy, które to będą zrobione albo z Milliputa, albo z Greenstuffu, zobaczę jeszcze. Tak, na to po prostu będzie nałożone i to po prostu będzie wyglądać jak plandeka. Tutaj trzeba robić taką plandekę na maskę, tylko ona strasznie cienka jest i tutaj po prostu dosłownie odcisnął się prawie że napis, który jest na froncie. To nie wygląda dobrze. Albo tą plandekę zerwę, jeśli da radę, chyba da radę. Albo na nią nałożę jeszcze drugą, tak żeby to nie było aż tak tutaj odciśnięte. No i tak jak widać są takie przyłożone właśnie sznurki będą niby, że to jest jakoś tam związane. No i po bokach będą zrobione kurtyny, tak? Tutaj będzie jedna otwarta, a reszta, żeby było mi troszkę łatwiej, po prostu porobię pozamykane, tak? Ten model dostałem od kolegi, a ten kupiłem na Pchim Targu za jakieś śmieszne pieniądze, tak? Także no, nie coś ciekawego. Bardzo lubię ten ciągnik. Mam dwa takie, trzeci też od kolegi dostałem, ale wersję z pelotką, że z tyłu jest platforma z pelotką. Także to są modele, które będą w pierwszej kolejności w tym roku skończone. Może niedługo nawet. Kolejny model to Ferrari F40 Tamiya 1.24. Tak, tutaj w tym modelu zrobiłem takie coś, że skleiłem po prostu tył z resztą kabiny, tak, resztą karoserii, bo mi się to otwieranie nie podobało. Tak. Jak to było zamknięte, to było nie do końca było ściśnięte. Mnie to strasznie raziło w oczy. Mnie otwieranie jakoś maski nie specjalnie interesuje. Także zrobiłem z tego jeden kawałek, więc ten model dość długo się przeciągał, aż został skończony. Muszę go polakierować, wypolerować. Wnętrze już jest zrobione chyba od ponad roku. Także tutaj muszę tylko dać lakier i go wypolerować i model będzie gotowy. Kolejny model, jaki będzie, mam nadzieję, szybko zrobiony, to będzie Audi R8. To jest Revel 1.24 w wersji IM. Czyli Iron Man, tak sobie wymyśliłem, bo Tony Stark jeździł Audi R8 w filmie. Zrobię tak, znaczy model już jest zbudowany, chodzi o karoserię, płytę i tak dalej, tylko muszę zrobić, to się przesunęło siedzenie, to nie jest jego miejsce, ale dobra, padnę poprawię. Zrobiłem tak, że model będzie cały czerwony, tak jak kombinezon Iron Mana. Tutaj lusterko jest pomalowane. To jest lusterko ogólnie nie do Audi, tylko od Ferrari, które było przed chwilą, bo w zestawie były dwa. To mi się bardziej podoba niż to od Audi, więc to zamontuję. Na taki kolor będzie. Audi będzie czerwone i po środku po prostu będzie złotą farbą pasek zrobiony. Tak? Nie ma tu karoserii, ponieważ drugi raz już się moczy w płynie DOT 4, bo drugi raz będę z niego zmywał farbę, bo mi coś tam wciąż nie pasowało. Tak? Front jest przerobione, nie będzie grilla, nie będzie loga Audi, tylko będzie taki trójkącik krab kruchkowy w kombinezonie Ironmana. Tam będzie wsadzona dioda i to będzie podświetlone. Tak samo będzie po diodzie w lampach przednich i po dwie diody chyba w lampach tylnych, tak? Więc będzie tak lekko ten model oświetlony. No, widać wnętrze już jest gotowe. Ja jako tako do wnętrza nie przekładam jakoś super wagi. Tutaj jakiś wash jeszcze zrobię i tak dalej. Tutaj nic nie będę robił, tak tego nie będzie widać. To się nie spuszczam nad tym, po prostu pomalowałem w taki kolor, jak tutaj są. Kolor, którego użyłem, to jest ten sam kolor, którym jest pomalowane Ferrari, to jest Rosso Corsa. Tak, kolor po prostu Ferrari czerwony. Bardzo fajnie wygląda jako taki kolor do wnętrza, więc gorąco polecam. Ktoś by chciał fajnie czerwony do wnętrza, to Rosso Corsa jak najbardziej pasuje. Także mam nadzieję, że ten model już trzeci raz mi nie sprawi problemów karoseria i niedługo będę mógł się pochwalić efektem końcowym. Kolejny model, jaki będzie skończony, mam nadzieję, to będzie ten Opel Admiral Saloon.
Ten model tego samochodu będzie przy modelu Focke-Wulfa, którego na streamach sklejam i maluję. Tak? Tego border model jest 1,35. W tej samej skali jest to auto. I także mam do tego figurkę pilota. Tutaj ten model jeszcze czeka, tak, bo się teraz zajmuję tymi dwoma ciągnikami. Zajmuję się Audi i Ferrari. Ten jest jakby kolejny, jeśli chodzi o malowanie. Tylko zastanawiam się nad kolorami, tak, bo chcę go dać dwa kolory. Chcę, żeby błotniki miały inny kolor. Właśnie dlatego jest biały, bo może będą białe błotniki, a góra będzie miała jakiś inny kolor, tak? Także się po prostu muszę zastanowić, czym ten model psiknąć, żeby on fajnie wyglądał, tak? Myślałem nad jakimś zielonym, takim ładnym kolorem, bo bardzo lubię zielony kolor, a zielony i biały się fajnie może komponować. Także na razie ten model czeka na jakiś przypływ weny, jeśli chodzi o kolory, jakąś inspirację kolorystyczną. Także no myślę, że będzie taka fajna diorama. Samolot, auto i pilot dwóch tych maszyn, tak? Jeszcze może na froncie, front może jeszcze chromowany zrobię, mam chrom w sprayu, mam też chrom Green Stuff World, tak, tej marki, bardzo fajnie to wygląda, nad pędzlem się fajnie maluje, więc zobaczę, może jakiś chrom tu jeszcze wleci do tego samochodu. Dobra, to jest coś, co czeka już bardzo długo, to jest model Dragona, Pantera G, późna, którą dostałem od kolegi kilka lat temu, jak z Polski wyjeżdżałem. Kilka, teraz będzie 9 lat. Nie, 10 lat, sorry. W każdym razie dał mi ten model, no nie, i dał mi go z takim pomysłem. Ja ten pomysł przyjąłem, czy jakoś on się później urodził, że z tego modela zrobię panterę powstańczą, tak? Tą Magdę, pudla, jak to tam woli. No i tak ten model sobie czeka, tak? On to ma Cimerit. Miał w zestawie Cimerity, pomyślałem sobie, że ten, który zestawię, go ponad ścinam i go przerobię. No nie wyszło to dobrze, nie podobało mi się to. Kupiłem Cimerit z ataku. Więc tak naprawdę, żeby ten model skończyć, to muszę tu parę pierdów jeszcze na pancerz przykleić, nakleić Cimerit i można malować. Tak, koła są gotowe, gąsienice są gotowe. No, tutaj córka się bawiła, to jakiś dałem do zabawy ten model, co się tam go malowała farbkami. Także on jest taki kolorowy, no nie, dlatego tak wygląda. No, dużo nie zostało, więc to też będzie jeden z takich pewnie pierwszych modeli, które będą skończone, bo tutaj do roboty nie ma prawie nic, tak? Strasznie zakorzony jest, leży tam gdzieś na półce. No, ale myślę, że ta Magda będzie gotowa, tylko z tym modelem jest jeden problem, taki, że będzie dla niego diorama, tak? Mam kupione z mini artu chyba, mam kupione, no, jakieś tam ruiny budynku. Mam jakieś dwie figurki, jeden jakiś tam niemiecki ranny żołnierz, ale jego przerobię na powstańca, no bo ma taką kurtkę, która będzie pasowała do ciuchów powstańców, tak, jeśli chodzi o okres. Ta kurtka jak najbardziej się do tego nadaje, ten mundur tego Niemca. I mam jeszcze jakąś chyba jedną figurkę, chyba typowo powstańca mam figurkę, tak. Także no będą dwie figurki, jeden będzie ranny, trzyma się za rękę, to jest chyba Body, chyba takiej firmy to jest ta figurka, a druga nie pamiętam. Mantis chyba? No nieważne, jakieś tam mam te figurki, już nie pamiętam. Także no będą tam jakieś dwie figurki i one mnie najbardziej przerażają, bo nie jestem dobry w malowaniu figurek. Także to trochę mnie też stopuje właśnie z kilkoma modelami. Teraz będzie kolejny. Właśnie figurki mnie stopują, tak? To jest coś takiego, że chcę, ale trochę się boję, tak? Chcę, ale się boję. O, że tak, będzie łatwiej poprawnie po polsku. No nie, chcę, ale się boję. Także życzę mi powodzenia. Będę próbował, będę kombinował. Figurki są już podkładowane. Nie, do kolejnego modelu mają podkład położony i czekam po prostu na wenę i pomysł, jaki pomalować, żeby to w miarę szybko i w miarę fajnie wyszło. To jest diorama, która po prostu trochę spędza mi sens powiek, bo tu będzie najwięcej figurek i będzie najtrudniej. Jak widać z tyłu tytuł książki, ta książka była inspiracją do zrobienia tej sceny. Model ten dostałem od mojego przyjaciela. Rosomak IBG, model, który ma różne tam opinie. Mi się ten model bardzo dobrze sklejało. Jedną wadę ma w tym miejscu, którą trzeba też pochlować, poprawić, ale to jest tam inna rzecz. Ktoś pogląda sobie zdjęcie Rosomaka, to będzie wiedział, o co chodzi, dlaczego tutaj musiało być szpachlowane. Jak ja dostałem ten model Rosomaka, to od razu przyszło mi do głowy, kurde, odwzoruję scenę, albo zainspiruję się właśnie tą książką pana Marcina Ciszewskiego, która mi się bardzo podobała. Bardzo fajna książka przygodowo-wojenna, tak? Nie będę tam spoilował. Ktoś, kto zna, to zna, kto nie zna, to sobie wygoogluje.
A to jakaś roślinka, dobra, ale może ją wykorzysta nawet. Chodzi o to, że w skrócie, long story short, Polacy, Amerykańcy z roku chyba 2010 lądują nagle w nocy z 31 sierpnia na 1 września w trakcie kampanii wrześniowej i się tłuką z Niemcami, tak? I na tym polega cała ta historia, tam jest 4 albo 5 książek, które jakby są kontynuacją historii tego oddziału Polaków-Amerykanów, którzy mieli trafić na poligon, a trafili do II wojny światowej, tak? Fajna historia, fajnie się to czyta. Rosnął pomalowany w takich kolorach, jakie mi się podobały. Nic taki komfort znalazłem, spodobał mi się. Tutaj jest oznaczenie, pisałem do pana Marcina, żeby dał mi jakąś inspirację albo pomysł, jakie oznaczenie mógł mieć ten batalion rozpoznawczy, który był użyty w tym, wymieniony w tej książce, którą tam wymyślił na potrzeby książki, ale nie miał żadnego pomysłu, więc dał się na moją tą, na moją, moją wenę, tak, na moją kreatywność. No ja po prostu myślałem sobie, że ten po prostu oddział, tak, przejmie oznaczenie oddziału wrześniowego z ramieniem, które po prostu walczyli, tak? Tak, że oni by się podporządkowali i wzięli to oznaczenie, tak? Tutaj jak widać jest właśnie ten rosomak, tak? Tutaj z ICM-u jest rozbity SD, on to ma rozwolony bok, tak? Tutaj jest gąska urwana, wpadł do jakiegoś tam bajora. To bajor trochę za zielone wyszło, tą żywicę trochę dałem zły kolor, ale albo tak zostawię, albo jakoś wezmę i to jakimś może brązowym kolorem, tak delikatnie orografem poprawię. No i tak jak mówiłem, tutaj będzie kilka figurek, no nie? Także tak, tutaj będzie siedział w pojeździe, będzie siedział dwóch gości, tak? A tu na koniu będzie sobie stało po prostu ułan, tak? Co tu jeszcze jest takiego? Tutaj przerobiłem te... no trochę boku trochę urwałem, tak? Tutaj jest zasobnik, który jest zbudowany od zera przeze mnie. Tak, tu trochę urwany jest, bo coś tam się stało, tak? Tutaj jest... otwarty, tak, to jakieś szmaty będą ustawiały, jakieś tam parę bambetli, tak? Tutaj w kole jest zrobiona jakaś tam dziura, znalazłem jakieś zdjęcie SD-ka, który jest tam w trakcie jakiejś renowacji, jego ramy, no i w pewnym sensie to tak, chyba tak powinno wyglądać, tak? Ja przynajmniej tak odzorowałem, załóżmy, że tak ma być, tak? Tutaj są uchylone drzwi z tyłu, one chyba się otwierają. Tak, one są otwierane, więc można sobie tam spokojnie manipulować tymi drzwiami. Tu będą otwarte właśnie te włazy, że po prostu drzwi są, silnik jest odsłonięty trochę, albo uchylone, tu uchyloną klapkę zostawiłem. Więc ten model jakoś tam z nim się pobawiłem. Tutaj zrobiłem te osłony tych reflektorów, bo one chyba normalnie były inne, a ja po prostu zrobiłem takie z Milliputa chyba. Albo z tego, z Greenstuffu. Także tego się najbardziej nie mogę doczekać, aż to w końcu zrobię, tak? Tu więc jak na razie najwięcej o tej postawce powiedziałem, bo jest o czym mówić. Tak, to sam jak sobie jedzie. Tutaj na tym będzie powieszony niemiecki hełm, żeby zasłonić ten znak priorytetu drogowego, żeby nie było takiego odblasku. Zamazane są rejestracje. Tu na razie jest tylko flaga, bo uciąłem, a po prostu wezmę Panzer Grey farbę, albo jakiś Feldgrau, może Panzer Grey bardziej, i po prostu zamaluje resztę rejestracji, żeby nie można było tego pojazdu zidentyfikować, tak? Z przodu, tak samo z tyłu, tak? Czy po prostu użyję farby, którą polscy żołnierze znaleźli na froncie, można z jakiegoś SD-ka wyjęli, tak? To nie jest SD-ek w tym momencie rozbity, to jest jakaś, powiedzmy, akcja, która miała miejsce tam kilka dni wcześniej, załóżmy, tak? Już to nie jest świeży temat, tu wszystko jest opróżnione, to jakieś parę śmieci będą się walały, także nie będzie tutaj nic takiego świeżego, jeśli chodzi o rozbity pojazd, tutaj nie będzie trupów, nic takiego, może jakieś tam ślady takiej ciemnej krwi porobię, ale zobaczę, bo to tak trochę może groteskowo wyglądać. I gdzieś tu jeszcze na tym rosomaku zawieszę podkowę, tak, na szczęście, nie wiem, gdzie zobaczę, jakieś znajdę ciekawe miejsce, gdzie to można powiesić podkowę, na szczęście, raz, że na szczęście, a dwa, ona ma być jakby też nawiązaniem do tego, że oni są częścią tych ułanów, tak, kawalerii, tak, więc to będzie trochę nawiązanie do typu jednostki, z którą oni współpracują, do której oni przynależą i której oni podlegają, tak. Taką sobie po prostu historyjkę stworzyłem do tej dioramy. Znowu taki trochę nietypowy model. Wieża to jest Pantery D, to jest z modelu Menga, została mi, ponieważ tam zastosowałem inną wieżę przeciwlotniczą z modelu Tacoma, więc została mi wieża i postanowiłem, że kurde, została wieża, trzeba coś z nią zrobić. Przecież był Panther Turmy, tak? No to zrobię Panther Turma. Podstawy nie miałem, czyli chodzi o tą stalową podstawę, ale znalazłem tam jakieś zdjęcia w internecie,
Tam niedużo ich nie ma, tak? Jest, no, z trzy może znalazłem. I zdjęcia instrukcji Dragona, bo Dragon miał Banterę D i w zestawie też była właśnie ta, był ten, ta podstawa stalowa. I tak sobie porównałem zdjęcia modelu, tych ramek, instrukcji, zdjęcia trochę oryginału. Tak trochę na oko pozdejmowałem też te wymiary chyba, żeby ta wieża jakby tutaj się mieściła na tym, na tej podstawie. To jakiś paproch kurz. Na strasznie zagrożone to jest podstawie, tak? I po prostu zrobiłem takiego panterturma, tak? Tutaj z zaczepami, tutaj po to, że można było to transportować, przenosić, mocować, tak? No. I na takim po prostu wagonie. Ten wagon jest prawie skończony, ponieważ tu jeszcze brakuje filtrów i tak dalej, zacieków i w ogóle, tak? Jak to wagon kolejowy musi być pordzewiały, muszą być zacieki i tak dalej, musi być po prostu brud, kurz, smród i tak dalej, tak? No tylko odchodów będzie brakowało. To jako tako przygotowałem tę powierzchnię, nie wiem czy ona jest realistyczna czy nie. To jeszcze tak pójdę filtry na to, więc to powiedzmy nie jest jeszcze gotowe. Tylko problem był taki, że zacząłem kłaść kalki. No i głupi ja. Robiłem kalki tutaj i tutaj. To się tak nie pasowało jak je nakładam. One powinny być poprzekątne. Te kalki powinny być tu i tu, a z tej strony kalki powinny być tu i tam. A ja zrobiłem po prostu tak, zacząłem. Przez co no nie wyszło to dobrze. No i że nie mam zestawu drugich kalek, ciężko było mi dostać, dorwać i tak dalej. Pomyślałem sobie w ten sposób, że zrobię kalki tylko z jednej strony tego wagonu, tylko po jednej, z drugiej zrobię tam tyle, ile będę miał, a cały wagon, cała ta platforma będzie stała po prostu przy peronie. Tak? Kupiłem sobie zestaw, nie wiem, jakiejś tam czeskiej firmy. Mam budynek taki wycinany chyba laserowo z jakiejś tam z drewienka jakiegoś, tak? Albo z jakiejś, to chyba balsa nie jest, ale z jakiegoś drewienka. Tam jest jakiś taki właśnie budynek, taki magazyn kolejowy. Do tego peron zrobię i po prostu peron mi zasłoni trochę tą burtę, na której tych kalek nie będzie, bo będą po prostu niekompletnie umocowane, tak? Nie będzie pełnego zestawu. Także, no, wagon jest prawie gotowy. Panterturm już jest gotowy tak naprawdę, bo on nie jest zdewastowany, bo dlaczego miałby być zdewastowany, tak? Tu trochę są zacieki na tej obudowie, tak? Na tej podstawie stalowej. Ale Panterturm nie ma powodu, żeby był zdewastowany, tak? Delikatnie tylko tu porobiłem odrapania gdzieś. No i to wszystko, no nie? On ten tam jakiś był w użyciu, ale no nie jest to coś super zniszczone, także on taki zostaje jak jest. No, to też dużo roboty przy tym nie ma, tylko muszę ten peron zbudować. Torowisko mam, tylko nie dałem akurat, ale mam tory pod ten model, więc to będzie taka mała scena. Może jakieś figurki się pojawią. To jest coś, co też nie wymaga zbyt dużo pracy, tylko po prostu muszę usiąść i zrobić to najlepiej za jednym, maksymalnie dwoma zamachami. Także jest szansa, że w tym roku to też się doczeka finału. Dobra, model, który mi się nie mieści, musiałem trochę oddalić obraz, więc trochę jakość może być gorsza. To jest 72 skala, dobrze pamiętam, tak? To jest B29 firmy Akademii. Model może nie tragiczny, ale też nie jakiś rewelacyjny. Muszę w nim poprawić, tylko jak nie widać, no bo jakość jest słaba, tak? Przez to, że jest oddalony obraz. Ale gdzieś tu musiałem poprawić linię podziałów. Tutaj gondolę musiałem dość sporo szpachlować, szlifować, żeby je spasować. Tutaj musiałem poprawiać dużo. Tutaj jak jest ogon, jeszcze nie jest przyklejony, ten statecznik pionowy. Tutaj jak jest ta szyba, to po prostu musiałem to wkleić, to będzie jak się błyszczy, bo jest wypolerowane po prostu na gładko, tak? Wyszlifowałem to, wypolerowałem, po prostu papierem ścierny musiałem ryć, żeby ta szyba, no to się po prostu wpasowała, bo z nią coś było nie tak. Już teraz nie pamiętam, bo dawno temu zacząłem, więc będę musiał tu poprawić jeszcze ramkę wokół tego okna, wryć linię, tak? Żeby to fajnie wyglądało, bo mi po prostu takie rzeczy rażą, po prostu ja... Niektórzy po prostu sklejem i im to nie przeszkadza. Ja na tyle, na ile mogę, najbardziej jak się da, to po prostu staram się tam dopicować, tak? Nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciał, ale kurde, no próbuję, nie? Tak, i ten model właśnie czeka na to, aż po prostu zrobię tutaj jeszcze na gondolach, muszę poprawić linię podziału, bo też było niespasowane to dobrze, musiałem tu sporo szlifować, żeby te elementy po prostu zrównać, te boki ze sobą, tak? One może powinny być bardziej okrągłe, tutaj jest takie bardziej ścięte jest, no nie wiem, no po prostu musiałem dużo tutaj jakby materiału usuwać, żeby to spasować. Tak? No ten model, no dużo mi zostało do zrobienia tak naprawdę. No bo obrócę go trochę, no bo tutaj jest większość jest zrobiona, tak? Poszpachlowane, tak? Gdzieś to po prostu muszę tylko linię podziału poprawić, tak? Tutaj musiałem wyrównać, tu musiałem zrobić jeden element.
Tu potem będę musiał tak te linie podział poprawić, bo to jest chyba ruchomy element powinien być, tak? Tak, że to poprawię. O, tutaj nie będę jakoś się super przykładał, bo i tak to będzie od spodu, więc tego nie będzie widać. Zobaczę, jak będzie mi wena szła. Ale jak zrobiłem model tego Hobby Park, tego Herkulesa, tego z PUBG, to myślę, że ten model to już jest pikuś, bo tu nie ma aż tak dużo roboty przy tym modelu, tak? To, te dwa samoloty to były najgorsze modele, jakie miałem do wykonania, więc jak tamtego zrobiłem, to tego tym bardziej zrobię, tylko na nie wiem kiedy, tak? W tym roku, mam nadzieję. Życzcie mi powodzenia, bo fajny model, duży, on nie będzie srebrny, więc będzie taki inny B29, to będzie miał oznaczenia Old Butler, on będzie właśnie taki zielony, więc no, będzie fajnie wyglądać, tak? I na malowanie będzie łatwe, bo srebrny się ciężko maluje, a zielony wręcz przeciwnie, tak? Więc tutaj z malowaniem po prostu pójdzie bardzo fajnie, tak? No ale zobaczymy. Na razie mam w pierwszą piątkę mam zarezerwowaną dla tych pierwszych modeli, które pokazałem, a teraz ten będzie jakiś tam dalszy. No, model, który też bardzo bym chciał zrobić. No, jak widać, on już jest zrobiony, muszę go tylko pomalować, tak? To jest Panzerjäger 1 Dragon 1.35. Genialny model. Wspaniale się go sklejało. Blaszek ma tu trochę, tutaj jakieś płótniki, tu ma blaszki, na każdym kole ma blaszki, tak? Tutaj blacha, tutaj osłona też wydechów, tak? Siatka jest. I tam jeszcze parę elementów, ja nie mam tu wszystkich elementów, nie chciałem tego wszystkiego wyciągać, tak? Ogniwkowe gąsienice, ja oczywiście składam naraz gąsienice jako jeden element, tak? Ogniwka i potem po prostu maluję jako całość wszystko i potem po prostu wkładam. Tutaj miałem przyklejone, ale po prostu pourywałem te wózki na pół, porozrywałem, żeby łatwiej było mi potem założyć te koła, tak? Także tutaj to nie jest żaden problem. No, to wszystko potem będzie założone już po pomalowaniu, tak? Ten model już był dawno, dawno temu zrobiony, tylko ja sobie wziąłem za punkt honoru, idąc za ciosem, bo wcześniej zrobiłem model Panzer 1 wersji A z firmy, teraz to jest Hobby Boss, a wcześniej to był Tristar i tam był Panzer 1 wersja A i one miały wnętrze, tak? Takie uproszczone, ale jakie tam wnętrze było, silnik i tak dalej. No tam porobiłem takie otwierane klapy, to jeszcze trochę poprzerabiałem. I postanowiłem sobie, że zrobię też tego Panzer 1, to jest wersja B podwozie, tak? Tyczkę dłuższe, ma inny silnik i właśnie zrobię z silnikiem, tak? Że po prostu tutaj ten element go po prostu rozciąłem, tak? Żeby po prostu można było go podnosić i pokazywać, jak wygląda silnik w środku. Tak, coś czego normalnie nie robię, ale chciałem to zrobić, tylko kurde, nigdzie nie mogłem znaleźć zdjęć silnika do wersji B. Nie pamiętam, jaki to był silnik, też nie jest istotne. No i niestety, no nie udało się, tak? Więc tutaj widać, że zacząłem już to szpachlować jakieś te, żeby tutaj się po wypychaczach załatać i tak dalej, więc nawet nie zeszlifowane jeszcze, tak? Zresztą skoro tego nie będę robił, zakleję to na sztywno, nie będę robił silnika, mam to gdzieś, olewam temat, zrobię model tak, jak jest prosto z pudła i będzie gitara, tak? Tutaj też tą płytę z przodu też się, tu się wyciąga to, no jak to wszystko jest jeszcze nieprzyklejone, tak? To jest wszystko do pomalowania, tak? I tam jeszcze parę gratów, jakieś skrzynki z pociskami, siedziska i tak dalej mam gdzieś tam w jakimś innym pudełku, no ale tego nie wyciągałem, bo to nie jest recenzja modelu, tylko tak ogólnie chciałem pokazać, co mam do zrobienia. Jak widać, ja mam poprzyklejane wszystkie elementy na pancerzu, bo ja maluję całość podkładem na czarno zazwyczaj, prawie zawsze na czarno maluję. Potem cały model na kamuflaż, a potem po prostu pętelkiem sobie tam dojeżdżam i maluję pojedyncze elementy. Tak mi jest wygodnie, nie lubię się rozczłonkowywać, bo jak rozwalę to wszystko na 1000 patyczków, nawet kołaczkach, to ja będę to malował 5 lat, no nie? Fakt, ten model już jest trochę tam był zaczęty, no nie? Ale chodzi o to, że ja wolę wszystko z jednym zamachem pomalować, a potem mi jest szybciej i łatwiej pędzelkiem tam podojeżdżać, tak? Sobie usiąść innego wieczora i sobie tam detale pomalować, niż jak miałbym wszystko potem. Tak naprawdę na to samo wyjdzie tak naprawdę, tak? Tylko że czas się wydłuży, bo i tak będę musiał wszystko pędzelkiem malować, więc ja wolę już. Model jest moim trzymakiem małych elementów, tak? Także tak mi jest po prostu wygodniej. Wiem, że wiele osób tego nie rozumie i nie wie, jak to jest możliwe takim elementem malować, a jest to możliwe. Jak nie możesz gdzieś dojść, albo się boisz, że wyjedziesz na błotnik, to wsuwasz taką karteczkę na przykład. Kawałek kartki wsuwasz pod, nie wiem, pod ten łom i wtedy kartkę pomalujesz, a nie błotnik. No proste, no. Jak nie jesteś pewien, czy ci się uda, czy się nie uda, to robisz w ten sposób. Ale ten model będzie na pewno fajnie wyglądał w mojej kolekcji, bo taki nietypowy. Oj, kolejny model. W sumie dwa modele, ale one się będą łączyły w jeden.
Ogólnie miałem projekt zrobienia takiego dużego pociągu pancernego. Miało być kilka wagonów. To wcześniej pokazywałem tego platform wagena, tak, tą platformę kolejową z Panterturmem. To miał być jeden z elementów właśnie tego zestawu. To miał być taki kilkometrowy, z pięciometrowy pociąg, tak. Miał być właśnie ten BR-52 chyba, tak się nazywał. To jest Panzerlok, to jest Trumpeter 1.35, tak. To jest on, to ma odczepiany tender. Ale mi teraz go rozczepiał, żeby to nic nie poniszczyć. Model wsięgnięty jest sprayem, podkładem Tamiya w kolorze jakiś tam Dunkelgelb, tak. I do tego będzie Geschützwagen, też Dunkelgelb, ale innym kolorem pomalowany. I specjalnie to zrobiłem po to, żeby ten po prostu model nie miał jednego koloru jako bazy. Tak? Żeby jednak po prostu porobić troszkę żeby troszkę inaczej te modele wyglądały, o może tak. A to będzie połączone jako jeden skład, to będzie połączone ze sobą. To będzie jakoś tam odczepiane, żeby do transportu było mi to łatwiej ze sobą zabrać na konkurs, tak. Nad tym będę stanęło się później, jak będę montował tory. Te modele jeszcze będą miały jakieś tam pasy, tak, według instrukcji, tam jakieś takie pasy będą Rod Brown chyba jeszcze, czy jakiś tam Chocolate Brown i jakiś tam ten zielony, tak. Zobaczę, tak. To naprawdę to nie ma dużo do zrobienia w tych modelach, tylko po prostu muszę wziąć aerograf i psiknąć pod jakieś rozjaśnienia. Dużo nie ma do roboty, ale dużo będzie roboty, o może tak. Tak? Więc tutaj będzie trochę zabawy. Chciałbym to skończyć, mam nadzieję, że w tym roku też mi się uda. No i widać, model już jest sklejony, tak? Po prostu muszę tylko dokończyć malowanie, tak? Podkład jest walnięty, jeden kolor i teraz po prostu tylko usiąść i walnąć te zielone i te brązowe kolory, tak? Także no. Fajnie jakby się to skończyć, bo bardzo ciekawy model, bardzo fajny i taka ciekawostka w ogóle, bo ja te modele kupiłem na konkursie, kupiłem te dwa wagony razem. Czy pociąg i wagon. I chyba tylko to kupiłem w zestawie, tak? I Gostek mi dał taką zniżkę, że koniec końców wyszło tak, że chyba lokomotywa była z Afryką, albo prawie z Afryką, no nie? Bo on się chyba chciał tego po prostu pozbyć, no nie? To nie była jakaś prywatna osoba, to po prostu był sklep. Ja tak sobie zawsze jak kupuję model, zanim kupię model, jak jestem na konkursie, to ja sobie porównuję ceny na sklepach modelarskich i tak dalej, czy faktycznie jest promocja, tak? No, żeby się nie wtopić, tak? Że jeśli to jest oszczędność 20 zł, czy tam 10 euro, no to ja się po prostu nie bawię w coś takiego, tylko po prostu no kupię sobie jak będę potrzebował. A jak jest faktycznie jakaś promocja, taka konkretna promocja, no to wtedy wezmę, tak, na zaś. Jak mi się nie odechce model, to po prostu potem może go sprzedam z jakimś tam zyskiem nawet, albo przynajmniej na zero wyjdę. No, także pamiętam, że to był interes życia, kupując ten model, tak, w tym sensie, bo wyszło dużo, dużo taniej, tak, dużo taniej. No, chyba lokomotywa była za friko, no nie? To jakoś bardzo, bardzo tanio to kosztowało całość, no nie? Nie będę teraz wymyślał, jaka była cena, ale bo czy kupiłem te dwa modele i coś jeszcze i takie podostawałem zniżki na każde, czy kury, co, może coś jeszcze kupiłem, no nie? Ale no, chyba lokomotywa była z Afryką, no? Tak wychodziło cenowo, no nie? A i ogólnie model bardzo fajny, strasznie mi się spodobał ten pomysł właśnie zrobienia pociągu pancernego i ale no, zostanie chyba tylko sam ten Geschützwagen i to nie będzie jako ten. No to nie będzie jako pociąg pancerny, tylko po prostu jako pociąg z dodatkowym wagonem, tak? No bo pociąg pancerny ma jakieś tam swoje zasady, jak on ma być skompletowany, jak on ma być zbudowany, żeby to był faktycznie pociąg pancerny, żeby on miał ochronę wagonów przeciwlotniczych, pancernych i tak dalej, obsługi MG. Cała tam jest tego filozofia, cały jest przepis na to, tak? Ja się na tym nie znam, ale wiemy, że coś takiego mniej więcej jest, tak? Także no, nie będę z tego robił pociągu pancernego, tylko po prostu zrobię lokomotywę i jakiś tam doczepiony wagon, tak? Więc tak to będzie wyglądało. Dużo, jak widać, roboty nie ma. Teoretycznie, w praktyce jednak trochę mimo wszystko jest. No i chyba tak na koniec dwa takie modele, dość łatwe do zrobienia i na szybko, tak? Wyglądałem tragicznie, ale tym modelem bawiła się moja córka kiedyś, dawałem jej do zabawy w malowanie, tak? To jest Mustang 1.48 Tamiya, a to jest Thunderbolt też Tamiya 1.48, tak? Ona już jest w środku zrobiona, tak? Muszę tylko tutaj jakieś poprawki porobić, tak? Tutaj coś przeszlifować,
No, dużo do roboty w tym modelu nie zostało. I chyba wszystkie elementy już nawet mam wycięte, tylko muszę skleić, wyczyścić, przeszlifować i do malowania, tak? Więc to dużo nie ma roboty przy tym samolocie. Przy Mustangu też nie ma zbyt dużo. On nie jest, prawda, w środek nie jest zrobiony jeszcze, ale tutaj jest po prostu jest bieda, tak? To nie ma za bardzo co robić w tym modelu. Także tutaj też się będzie zbyt dużo roboty. To nawet są już elementy częściowo odlane razem z tym. Tylko to skleić, wyszlifować połówki, tak? Wyszpachlować, wyszlifować i można malować, tak? Ale to są takie modele, o, będę miał wenę, to sobie zrobię, nie? No, więc jest parę modeli do zrobienia, parę modeli jest prawie skończonych, tak? Niektóre czekają tylko na malowanie. Więc myślę, że ten rok, tak jak w zeszłym roku zrobiłem chyba 16 modeli, czy zrobiłem, skończyłem, tak? 16 modeli, to w tym roku myślę, że dyszka to będzie lekko, tak? Po drodze na pewno zrobię jeszcze jakiś model od zera. Wytnę sobie, posklejam i tak dalej. Także to nie będą tylko te modele, tylko tymi się nie będę zajmował, bo z tych wszystkich na pewno nie zrobię, ale myślę, że przynajmniej połowa z tego, jest szansa, że połowa z tego będzie ukończona. No i oczywiście będzie w tym roku Fokę, bo był zrobiony ten, którego robię na streamach. On byłby już zrobiony tak naprawdę, tylko robię go na streamie, więc mi to się przedłuża, tak? Staram się robić te streamy 5 razy w tygodniu, jak mam na drugą zmianę, tak? Wracam z pracy po drugiej zmianie, odpalam stream, ale też za dwa razy się zdarzyło tak, że po prostu no, nie miałem weny, tak? Siłę może by jakaś była, ale po prostu jakoś tak nie miałem modlarskiej ochoty, żeby coś tam podłubać. Także no nic na siłę, tak? No, ale może teraz jakoś na dniach porobię jakiś stream, jak maluję wnętrze, tak? Bo silnik już jest skończony i mogę powoli malować wnętrze i po prostu dziada już zamykać niedługo, no nie? Także postaram się jakoś, że tak powiem, rozpędzić z tym Focke-Wulfem troszkę bardziej. Ale na razie trochę mi te Audi Iron Man, o którym wspomniałem na początku, troszkę mi zajmuje czasu, bo próbuję tam z tym walczyć, no nie? Ale Focke-Wulf w tym roku na 100% będzie ogarnięty, bo chcę go bardzo zrobić. No i robię z tego filmik, tak, stream. Może nie filmik, ale stream robię, więc. Więc no, zapraszam do obserwowania kanału i uczestniczenia w streamie, tak? No bo na streamach się zbyt dużo nie dzieje, ale chociaż można sobie tam na 5 minut wpaść, pogadać, coś zapytać się, może coś podpowiem, dać mi też jakąś radę, bo ja też cały czas się uczę, jeśli chodzi o modele. Także myślę, że korzyść może być obopólna z takich odwiedzin na streamie. Także korzystając z okazji, że zakończę ten filmik, zapraszam do obserwacji mojego kanału, subskrypcji no i uczestniczenia w moim świecie modelarskim, tak? Bo ja bardzo lubię o modelach gadać i chcę się po prostu dzielić swoją pasją i swoimi spostrzeżeniami, swoimi błędami, tak? Błędy, jakie jakie miałem, tak, będą pokazane na filmikach, które mam, porobiony materiał, ale jeszcze nie posklejany, z budowy T80, z budowy BTR80, z budowy Tygrysa, tego z Bovington, Tygrysa dwójki, tak, z Bovington, który był w paroli w Finlandii. I coś tam jeszcze, tak? Także mam o czym mówić, mam czym się chwalić, mam czym się żalić, tak? Także zachęcam do obserwacji kanału.